W latach 80. jedna z klinik Republiki Federalnej Niemiec chciała zakupić mój kręgosłup. Z chwilą mojego odejścia miał być to ewenement z punktu widzenia medycznego. Nie wyraziłem zgody, więc była propozycja robienia zdjęć rentgen. Włókna między kręgami, one są bardzo rozciągnięte. Częściowo były nawet ubytki dysków i to było dla mnie wielkim zdziwieniem, że taki człowiek chodzi. To była pierwsza ewolucja. W takim wietrze jest to niewykonalne. Krzysztof Rojek to sławny człowiek guma, którego kariera przypadła na czasy PRL-u. Znany jest szerzej z filmów Zygfryd, CK Dezerterzy. Wystąpił też w Dekalogu 8 u samego Krzysztofa Kieślowskiego. Mając około 6-7 latek, zobaczyłem w telewizji kobietę gumę. Bardzo mnie to poruszyło. Wówczas sobie powiedziałem w myślach, przecież ja też mogę robić to samo. No i od tego się zaczęło. W fazie początkowej każdy się naśmiewał ze mnie. Efekty przyszły po kilku latach. W wieku 15 lat już miałem poziom światowy. Stałem się już, można rzec, artystą. Krzysztof bez trudu ukończył szkołę cyrkową i zaczął występować na arenach, scenach i estradach. Czasem nawet po kilka razy dziennie. Szacuje, że ma na koncie nawet kilkanaście tysięcy występów. Każda ewolucja miała swoją nazwę. Na przykład w filmie Krzyża Kieślowskiego. To była zwykła stójka kauczukowa. Później przejście w tak zwaną korbę. W telewizji mają takiego faworyta. Chcę im pokazać, że jestem lepszy. W trakcie występów czasami są bóle niepojęte, no niewyobrażalne, gdzie trzeba się uśmiechać. Ja tylko jeden wiem, ile to mnie kosztowało. W mojej karierze w ogóle nie było tych takich zwykłych, skromnych braw. Brawa wielkie. Zwiedziłem prawie całą Europę. Kariera Krzysztofa załamała się, kiedy choroba dotknęła jego najbliższych. Wrócił wtedy do rodzinnego domu. Zrezygnował z treningów i występów. Po utracie rodziców i ukochanego brata załamał się. Nie założył własnej rodziny. Został bez środków do życia. Już od lat mieszka w domu pomocy społecznej. Pana Krzysztofa widzę często, jak ćwiczy przy pobliskim markecie. Myślę, że to jakiś bezdomny tak naprawdę chodzi po Biłgoraju. Nie znałem jego przyszłości artystycznej. Jest to jedna na pewno z bardziej charyzmatycznych osób, tak to ujmę tutaj. I tak od słowa doszło, że nagrałem z nim po prostu wywiad film, żeby Biłgoraj jakoś go poznał. Szefie, jak tam? Dzień dobry, przyniosłem ci negatywy, wiesz, może kolejne zdjęcia byś odrobił. Coś by tam zrobił, tak? No, w latach PRL-u żyłem tak swobodnie, w miarę godnie, jednakże pieniążki się rozchodziły. No nie umiem zaoszczędzić. Nawet gdybym miał wielką fortunę, no i tak bym to wszystko stracił. Po 45 latach popularności, zaszczytu, żałuję tego powołania. I ono wiąże się z wielkim życzeniem, cierpieniem i z tego korzyści są nikłe. Pozyskuje się tylko sławę. Żałuję, chciałbym być człowiekiem wykształconym, no i żyć godnie, nie martwić się o przyszłość. Krzysztof chciałby wystąpić w reklamie. Liczy, że może w ten sposób uda mu się jeszcze wykorzystać swoją popularność. Wierzy, że jego los jeszcze się odmieni.